Wracamy do Państwa z wieczorem w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, ci z nas, którzy są uczestnikami tak zwanych mediów społecznościowych, wyrażają swoją aktywność albo na Facebooku, albo na Twitterze, coraz częściej widują wrzucane zdjęcia zwierząt okaleczonych, psów, kotów, porzuconych, przywiązanych w lesie, albo w brutalny sposób zamordowanych przez swoich tak zwanych właścicieli. I w związku z tym, ponieważ dotarła do mnie informacja, że w Krakowie otwarto okno dla zwierząt, gdzie ludzie, którzy podjęli decyzję, że już nie chcą psa albo kota, mogą zostawić tamto zwierzę w takich warunkach, gdzie już żadna krzywda mu się nie wydarzy. Dlatego zaprosiłam do studia pana komendanta Mateusza Jandę, komendanta Głównej Straży dla Zwierząt w Polsce. To jest stowarzyszenie, które działa od 12 lat w naszym kraju. Panie komendancie, a co było przyczyną, że to stowarzyszenie powstało? Jakie motywy państwem kierowały przy zakładaniu tego stowarzyszenia? Witam serdecznie. Tak jak pani redaktor widzi, jesteśmy formacją umundurowaną, wzorującą się na pracy angielskiej policji dla zwierząt, RSPCA. Tam właśnie zdobywałem swoją wiedzę i na wzór tej organizacji angielskiej, którą możemy oglądać na Animal Planet, właśnie powstała taka pierwsza mundurowa straż dla zwierząt w Polsce. Mają państwo swoje oddziały w całej Polsce? Mamy w tej chwili niewiele oddziałów, ponieważ jest to organizacja społeczna, czyli wolontariat. Non-profit. Bardzo, bardzo ubolewam, bo w Anglii inspektorzy do spraw kontroli dobrostanu zwierząt to są zawodowi, no ale nie ma co się dziwić, oni blisko 200 lat już są na świecie, działają, natomiast my jako Straż dla Zwierząt dopiero 12 lat, ale uważam, że przez ten okres i tak osiągnęliśmy bardzo duży sukces. Mamy swoją własną klinikę, mamy swój szpital, mamy swój ośrodek resocjalizacyjno-socjalizacyjny w Stawiszynie, w zakładzie karnym. Tak. Także uważam, że nasze stowarzyszenie jako Straż dla Zwierząt bardzo się już w tym okresie rozwinęło. Czyli rozumiem, że w tych miejscach, gdzie państwo działają, jest jakiś telefon alarmowy i każdy, kto zauważy, że zwierzęciu dzieje się krzywda, może do państwa zadzwonić i o tym poinformować. I co wtedy pańscy ludzie robią? Straż dla Zwierząt współpracuje ze wszystkimi praktycznie organami ścigania, jak policja, prokuratura, sądy. Współpracujemy z inspekcją weterynaryjną, także nawet jeżeli dzieje się coś złego, powiedzmy w Krakowie, można do nas również zadzwonić i my we współpracy z organami ścigania również takie interwencje przeprowadzamy. Czyli można w całej Polsce? Można. Można w całej Polsce. Jak pan przez te wszystkie lata obserwuje to, co się dzieje w naszym stosunku do zwierząt, to on się zmienia? A szczególnie po wprowadzeniu dość zaostrzonych przepisów wtedy w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jaki stosunek Polacy mają do zwierząt? Kochamy zwierzęta? No bo Anglicy to szaleją, prawda? Ja taki cytat słyszałam z ust pewnej arystokratki. Anglicy okazują emocje tylko zwierzętom, więc to jest jakiś taki zupełnie inny stosunek do zwierząt. Czy my Polacy rzeczywiście kochamy zwierzęta? U siebie zauważyłem jednak tą tendencję już spadkową tych interwencji, że ich jest już nieco mniej niż 10 lat temu. Poprzez między innymi w Polsce mamy bardzo dużo organizacji prozwierzęcych i jednak te organizacje jednak coś wkładają do tego, żeby uświadomić społeczeństwo, że każde zwierzę to jest taka sama istota żyjąca, jak i człowiek, który odczuwa ból, cierpienie, głód i pragnienie, a człowiek jest, mówię, poszanowanie, ochronę i opiekę. I bardzo się cieszę, że to się zaczyna zmieniać, że ta mentalność na wsiach u ludzi zaczyna się już zmieniać. Jednak niestety, ale jeszcze jest nam bardzo daleko. Tu pani redaktor podkreśliła
zauważyła, że w Anglii tak strasznie szaleją ze zwierzętami. Tak, szaleją, oczywiście, ale proszę mi wierzyć, ale na lisy uczestniczyłem, polują. Uczestniczyłem w kilku interwencjach, gdzie odbywałem tam praktykę. Mhm. To niestety, ale też tam dochodzi do bardzo poważnych zmian. Jakiś odsetek, zawsze jest w każdym narodzie i społeczeństwie. Może mniejszy tu, większy gdzie indziej. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast w Polsce uważam, że już to się zaczyna coraz... Czy te zaostrzone przepisy wprowadzone do ustawy o ochronie zwierząt, które no, coraz częściej są przez sądy stosowane, coraz częściej słyszymy o wyrokach bezwzględnego więzienia, one w jakiś sposób są jakąś tamą hamującą niektóre zachowania? Tak, tak, pani redaktor, oczywiście. Ja bardzo też się z tego powodu cieszę, że policja, prokuratura i sądy nie bagatelizują tych spraw, że do tego zaczynają podchodzić już poważnie. I tak jak pani redaktor powiedział, że już trafiają się i to jest ich coraz częściej, bezwzględnego pozbawienia wolności, takie wyroki już zapadają. Co jest takiego, bo wspomnieliśmy tutaj o tym okienku dla zwierząt, gdzie można zostawić zwierzę. Oczywiście zawsze zwierzę można zostawić w schronisku. Nikt nas nie będzie z tego powodu ganił, jeżeli przyprowadzimy psa do schroniska czy kota. Nieprawda, pani redaktor, jest pani w błędzie, niestety. Jak sama nazwa mówi, schronisko dla bezdomnych zwierząt. I jeżeli pani redaktor chciałaby dzisiaj oddać zwierzę do schroniska, poszłaby pani, bo z jakichś powodów, na przykład wyjeżdża pani za granicę, musi pani wyjechać, ma pani psa, kota, nikt nie chce pani pomóc, idzie pani do schroniska, schronisko też pani nie pomoże, bo powiedzą pani, że pani jest właścicielem tego zwierzęcia. Tak, tak. I ten problem właśnie niestety, ale ludzie się z tym problemem bardzo poważnie borykają. I to właśnie Straż dla Zwierząt była inicjatorem, pierwszym inicjatorem, gdzie żeśmy wpadli na taki pomysł, żeby otworzyć okno życia, tak jak mamy dla dzieci, podobnie otworzyć takie okno życia w Warszawie. I udało nam się, otworzyliśmy to okno życia, funkcjonowało może z tydzień czasu. Dlaczego? Po pierwsze, pierwszego dnia do tego okna życia trafiło już około 20 zwierząt. Drugiego dnia coraz było więcej. Pani redaktor, pani nie uwierzy, w przeciągu tygodnia trafiło do nas blisko 120 zwierząt. I proszę mi wierzyć, nawet z drugiego końca Polski, z Rzeszowa, pamiętam jak dzisiaj sam osobiście, w bagażniku człowiek przywiózł 3 psy, bo chciał oddać. A gdyby nie trafiły do tego okna, to co by się z nimi stało? Gdyby nie trafiły, to stają się zwierzęta bezdomne. Wyrzucone, i powiem pani, tak, co najbardziej mnie zabolało w tym wszystkim. Nagonka organizacji ochrony zwierząt, że my przyzwalamy na porzucanie zwierząt. Przecież Straż dla Zwierząt otrzymała tak niesamowity hejt, taką niesamowitą krytykę, że my przyzwalamy na porzucanie zwierząt. To nie była nasza intencja, że ludzie mają porzucać te zwierzęta. Naszą intencją było to, umożliwić ludziom, że jeżeli z jakiegoś tam powodu, czy wyjazdu, czy choroby, czy innych jakichś powodów, żeby to zwierzę, tak jak pani wspomniała na samym początku, nie było przywiązane w lesie do drzewa, nie wyrzucone, jeszcze wyrzucone, wypuszczone luzem, jeszcze to pół biedy, ale nieraz zostawione w kagańcu, uwiązane do drzewa. W środku lesu. Ale to mnie zastanowiło, co pan powiedział o schroniskach, dlatego że niedawno oglądałam w internecie materiał ze schroniska w Korabiewicach, o ile dobrze wymawiam tę nazwę, gdzie no, duże zainteresowanie wzbudziło zdjęcie 10-miesięcznego spaniela, ślicznego, zresztą mam identycznego, ale już ma 6 lat. I tam wyraźnie opiekunka, czy też pani, która kieruje tym schroniskiem, powiedziała, no właścicielka do nas tego psa przyprowadziła, powiedziała, że nie daje sobie z nim rady, bo nie, i my to teraz mamy i szukamy dla niego domu. Czyli tak, jednak pani redaktor, przyjęto psa. To schronisko w Korabiewicach jest prowadzone przez fundację. Tak, to jest prowadzone. A to jest już różnica. Fundacyjne schronisko.
blisko. Fundacje rzeczywiście przyjmują zwierzęta, natomiast jeżeli są to schroniska administrowane przez samorządy, czyli gminne to są schroniska, to niestety, ale takich możliwości, na przykład w Warszawie nie ma takiej możliwości. No to może przy okazji, bo już się szykuje nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, może przy okazji należy wprowadzić taki przepis, że schroniska prowadzone również przez samorządy mają obowiązek przyjmowania zwierząt, które są do nich przyprowadzane. Ustawa w tej chwili jest nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt, który w tej chwili jeszcze nie ma nadanego numeru. No jest wiele kontrowersyjnych zapisów, które są zapisane. Bardzo ubolewam, że w tej ustawie nie ma przede wszystkim uwzględnionych takich zapisów jak dobrostan dla psa czy kota, prawda? Na przykład często spotykamy się z takimi interwencjami, że pies jest w bardzo małym boksie, prawda? Że on nie ma możliwości ruchu w tym boksie, tak? Nigdzie w żadnych przepisach nie ma, jaki wymiar boksu dla tego psa powinien być. Albo długość łańcucha, o ile w ogóle znaczy, powinien długość być. Długość łańcucha już mamy. Teraz chwili mamy już w zapisie ustawy o ochronie zwierząt, że pies może być do 12 godzin nie dłużej na łańcuchu. Chociaż to też jest taki pusty zapis. Kto to mierzy i jak udowodnić, że ten pies stoi więcej niż 12 godzin. Panie komendancie, ale z tego nowego projektu ustawy, który jest przygotowywany, dwa przepisy szczególnie budzą państwa, no delikatnie mówiąc, lekki protest, tak? Tak, pierwszy zapis jest to na pewno, jest to artykuł 7.3a, który ma umożliwić organizacjom ochrony zwierząt wejście na teren prywatny, nawet bez zgody właściciela. To policja nawet nie może, tak? Musi mieć nakaz, żeby wejść, prawda? Tak, oczywiście jest to. Uważam, że to bardzo mocno kontrowersyjny zapis. Uważam, że w tej chwili te zapisy, które są mówiące o odbiorze i przeprowadzaniu kontroli, są naprawdę wystarczające i umożliwiające przeprowadzenie interwencji, bo jeżeli właściciel danej posesji sobie nie życzy wejścia na ten posesji, to my nie możemy naruszać czyjegoś miru domowego, bo to jest karalne, prawda? Jeżeli w kodeksie karnym mamy karę za naruszenie miru domowego, a tu do ustawy pozwalamy, że wejścia na teren prywatny, i to nie funkcjonariuszom publicznym, tylko społecznikom, tylko de facto, społecznikom, uważam, że to jest jakąś abstrakcją, jakimś nieporozumieniem. A jeżeli państwo rzeczywiście dostali meldunek, że coś się dzieje źle na posesji i właściciel nie chce państwa wpuścić, to co? Wtedy zgłaszacie policji, policja ma narzędzia prawne, które umożliwiają nam wejście wtedy na teren posesji. Jeżeli jest podejrzenie bardzo ze szczególnym jakimś tam okrucieństwem i tak dalej, do tego włącza się prokurator i takie możliwości są, żeby przeprowadzić taką interwencję. To dzisiaj nie tego zapisu uważam, że nie powinniśmy w ogóle ruszać, powinien on zostać, natomiast powinniśmy się skupić na nieco dalej idących takich zapisów, tak jak już powiedziałem, żeby na przykład stworzyć na przykład zapisy dobrostanu zwierząt. No i jeszcze drugi przepis związany z tymi dzikimi hodowlami psów rasowych. Tak, tutaj uważam, że też zapis zmonopolizowanie jednej organizacji, która w tej chwili jest tam zapisana dla Związku Kynologicznego. Znaczy ten przepis mówi, że tylko Związek Kynologiczny, a właściwie jego członkowie mogą prowadzić hodowlę psów rasowych, tak? Uważam, że monopolizowanie w Polsce jest błędem i to dość bardzo poważnym, bo za chwileczkę będzie zmonopolizowany Związek Kynologiczny, a za chwileczkę mogą wymyślić na przykład, że będzie zmonopolizowane tylko Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, że będzie mogło zajmować się zwierzętami, i te wszystkie organizacje, które w tej chwili są ochrony zwierząt, znikną z rynku. Natomiast jest bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o kynologię. Niestety, ale w kynologii w Polsce panuje bardzo duża patologia. Niestety ustawa o ochronie zwierząt, która była znowelizowana w 2012 roku, przyzwoliła wielu pseudohodowcom wyjść spod ziemia,
utworzyć stowarzyszenia lub jakieś tam kluby zarejestrowane zwykłe jakieś albo przy działalności gospodarczej, i dzisiaj to kwitnie rozród tych zwierząt. I uważam, że to jest też nie w porządku. Uważam, że to powinno być. Czyli mamy dwie skrajności. Z jednej strony próba zmonopolizowania, a z drugiej strony wolna Amerykanka. I tutaj właśnie prawnicy powinni nad tą ustawą usiąść i przemyśleć, jak zwalczyć tą przede wszystkim patologię pseudohodowli, bo tak to trzeba to nazwać. Ja osobiście w Polsce niewiele znam takich organizacji. To jest rzeczywiście wieloletni związek kynologiczny w Polsce. Znam, z którym współpracuję z Kennel Clubem, z taką organizacją, i wiem, że te organizacje prowadzą to dobrze. Jest jeszcze może ze dwie, trzy inne organizacje. Ale rzeczywiście, ma pan rację. Ta plaga dzikich hodowli to jest coś okropnego. Ja tylko mówię o męczonych zwierzętach, o tych sukach, które rodzą szczeniaki za szczeniakami, wyniszczone, wymordowane, o złych krzyżówkach, ale także o strasznych warunkach. Sama znałam taką historię, kiedy hodowla owczarków niemieckich była prowadzona na piątym piętrze w bloku w dwóch pokojach, i ta suka rodziła te mioty, miot po miocie, i właściciele właściwie doprowadzili do tego, że ona To jest już patologia. Tak. I przede wszystkim powinna być bardzo wzmożona kontrol nad tymi właśnie pseudohodowlami. I ja powiem tak, że jest na pewno wiele pomysłów na to, jak ukrócić ten proceder, tylko po prostu trzeba usiąść i rozmawiać z ludźmi, którzy znają się na kynologii, a niestety wiele osób próbuje tutaj pokazać, że on zna się na kynologii, tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z kynologią. Mam nadzieję, że przy pracach nad tą ustawą, nową ustawą, tak, bo to nie będzie nowelizacja, tylko zupełnie nowa ustawa, tak? Tak. Więc mam nadzieję, że te wszystkie problemy w jakiś rozsądny sposób zostaną rozwiązane, a my będziemy coraz mniej oglądali w mediach społecznościowych przykładów bestialskiego traktowania zwierząt, porzucania i właściwie mordowania. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć na temat ośrodka resocjalizacyjnego. Ale już chyba nie zdążymy, może następnym razem. Dwa zdania tylko. Ja rozumiem, że to jest pierwszy w Europie ośrodek, gdzie więźniowie opiekują się zwierzętami. Pierwszy ośrodek resocjalizacyjno-socjalizacyjny, gdzie Straż dla Zwierząt w Polsce współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, którym osadzeni odbywający kary pozbawienia wolności opiekują się skrzywdzonymi i porzuconymi zwierzętami. I muszę pani powiedzieć, że jest to fantastyczny projekt, bo osadzeni się resocjalizują przy tych zwierzętach, a skrzywdzone zwierzęta się socjalizują. I muszę pani powiedzieć, że między jedną a drugą stroną występuje niesamowicie wielka miłość. I tym akcentem chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jak już znajdą się na wolności, to nigdy żadnego zwierzęcia nie skrzywdzą po tych doświadczeniach opieki nad tymi zwierzętami. Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, pan komendant Mateusz Janda, komendant Straży dla Zwierząt w Polsce, był państwa i moim gościem. Za chwilę do państwa wrócę.